Witam gościu w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę opowiadał o grze Dragon Ball Budokai. Jedna szkoda, że nie mam wersji premierowej, ale trudno się mówi. Dobra, zaczynam. Zostaw like i subę i zaczynam. Dragon Ball Budokai to seria gier wideo oparta na popularnym anime Dragon Ball Z. Została stworzona przez japońskie studio deweloperskie Dimps i wydana przez Bandai, później Bandai Namco Entertainment. Gry z serii Budokai to bijatyki, które pozwalają graczom na wcielenie się w postacie z Dragon Balls i walkę w różnych trybach gry, w tym fabularnym, turniejowym oraz pojedynczym starciu. Wydali Dragon Ball Budokai na PlayStation 2 i Nintendo GameCube. Premiera. Gra została wydana w Japonii 29 listopada 2002 roku, a w Ameryce Północnej i Europie w grudniu tego samego roku. Pierwsza gra z serii Budokai oferowała tryb fabularny, który obejmował trzy główne sagi z Dragon Ball: Saiyan, Namek i Android Cell. Gra posiadała także tryb Versus, w którym gracze mogli walczyć przeciwko sobie, oraz turniej, w którym można było zdobywać nagrody. Odbiór i popularność. Seria Budokai zyskała dużą popularność wśród fanów Dragon Balls i bijatyk. Gry były chwalone za wierne odwzorowanie postaci, efektowne walki oraz wprowadzenie licznych ataków specjalnych znanych z anime. Budokai 3 szczególnie zdobyło uznanie za swoją złożoność i głębię rozgrywki. W pierwszej grze z serii, Dragon Ball Budokai, wydanej w 2002 roku, dostępnych jest 23 grywalnych postaci. Oto pełna lista postaci, które można odblokować i grać. Goku. Gohan – dziecko. Gohan – nastolatek. Piccolo. W pierwszej grze z serii Dragon Ball Budokai, wydanej w 2002 roku, dostępnych jest 23 grywalnych postaci. Oto pełna lista postaci, które można odblokować i grać. Goku. Gohan – dziecko. Gohan – nastolatek. Piccolo. Krillin. Yamcha. Tien. Vegeta. Trunks z przyszłości. Nappa. Raditz. Captain Ginyu. Freeze. Wszystkie formy. Android 16. Android 17. Android 18. Cell. Wszystkie formy. Herkiel. MR. Satan. Great Saiyaman. Gohan w przebraniu. Zarbon. Dodoria. Rekum. Majin Buu w cudstenkach, niegrywalny. Niektóre postacie mają swoje alternatywne formy, jak na przykład Super Saiyan, ale są one traktowane jako transformacje podczas gry, a nie osobne postacie. Chociaż seria Budokai zakończyła się po trzech głównych tytułach, jej dziedzictwo jest nadal żywe. W 2012 roku wydano Dragon Ball Budokai HD Collection na PlayStation 3 i Xbox 360, która zawierała zremasterowane wersje Budokai 1 i Budokai 3. Seria Budokai była również inspiracją dla późniejszych gier, takich jak seria Dragon Ball Budokai Tenkaichi oraz Dragon Ball FighterZ, które nadal cieszą się popularnością. W grze Dragon Ball Budokai dostępne są dwa istotne tryby, które wzbogacają rozgrywkę: Item Shop, sklep z przedmiotami, i turniej. Item Shop, sklep z przedmiotami. Sklep z przedmiotami w Dragon Ball Budokai pozwala graczom na zakup różnych umiejętności i przedmiotów, które mogą być wykorzystane podczas walk. Sklep jest dostępny z głównego menu gry i jest kluczowym elementem rozwoju postaci. Zeni. Walutą używaną w grze jest zeni, które można zdobywać, wygrywając walki, turnieje lub wypełniając zadania w trybie fabularnym. Przedmioty i umiejętności. W sklepie można kupować różne techniki i przedmioty, takie jak specjalne ataki, na przykład Kamehameha, Final Flash, Special Beam Cannon. Transformacje, na przykład Super Saiyan, Kaioken.
przedmioty wspomagające, na przykład senzu beans, które mogą przywracać zdrowie. Skille defensywne, na przykład Z-Defense, Guard Break. Ulepszanie postaci. Kupione przedmioty i umiejętności można następnie przypisać do postaci w sekcji Skill Edit. Każda postać ma ograniczoną liczbę miejsc na skille, więc gracze muszą strategicznie wybierać, które umiejętności będą najlepiej pasować do ich stylu gry. World Tournament – turniej. Turniej jest jednym z głównych trybów gry, w którym gracze mogą walczyć o nagrody i zeni. Tryby turnieju. Istnieją trzy poziomy trudności w trybie turniejowym. Nawys – początkujący. Adept – zaawansowany. Advanced – ekspert. Każdy z tych poziomów różni się liczbą walk i trudnością przeciwników. Zasady. Ring out. Gracz może wygrać walkę przez ring out, wypychając przeciwnika poza ring. Health. Oczywiście można także wygrać przez zmniejszenie zdrowia przeciwnika do zera. Nagrody. Wygrywanie turniejów nagradza graczy dużą ilością zeni, które można wydać w item shopie. Nagrody różnią się w zależności od poziomu trudności. Im wyższy poziom, tym większa nagroda. Multiplayer. Tryb turniejowy może być również rozgrywany w trybie wielosobowym, co pozwala na rywalizację między graczami. Znaczenie w grze. Sklep z przedmiotami i turniej są kluczowymi elementami, które dodają głębi Dragon Ball z Budokai. Sklep pozwala graczom dostosować i ulepszać swoje postacie, co jest kluczowe w bardziej wymagających walkach. Turniej natomiast jest doskonałym miejscem do testowania swoich umiejętności i zdobywania dodatkowych zasobów potrzebnych do dalszego rozwoju w grze. Dragon Ball Budokai to gra, która na trwałe zapisała się w sercach fanów serii Dragon Ball i miłośników bijatyk. Z rozbudowanym trybem fabularnym, możliwością odblokowywania i personalizacji postaci poprzez sklep z przedmiotami, a także intensywnymi walkami w turniejach, oferuje głęboką i satysfakcjonującą rozgrywkę. Dzięki swojej prostocie, ale jednocześnie bogactwu zawartości, Budokai pozostaje klasykiem, do którego gracze chętnie wracają, czerpiąc radość z wcielania się w ulubionych bohaterów i przeżywania na nowo epickich bitew z uniwersum. Dragon Ball. Jeśli podobał Ci się ten filmik i chcesz więcej takich treści, nie zapomnij zostawić subę i lajka. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi informacjami i ciekawostkami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!